panem fryzjerem się spotkałem. Nawet napiliśmy się wódki, bo jak powiedziałem, w tych czasach przy stoliku dziennikarze dowiadywali się rzeczy, o których nie mieli się szans dowiedzieć w żadnej innej sytuacji. Czyli jakie na przykład? No, zakulisowe, wszystkie układy klubów do sędziów na przykład. Jeśli chodzi o bankiety, czy to z sędziami, czy to z obserwatorami, czy to z osobami z mediów, fryzjer zawsze urządzał bankiety, na których poruszone były wszystkie tematy. Książka Mafia fryzjera, Roman Stemporowski, Ryszard Niedziela, Opole 2007. Sędziowie i obserwatorzy na mecze do Wronek przyjeżdżali dzień wcześniej. Architekt kwaterował ich w pałacu w Kobylnikach, XIX-wiecznym neorenesansowym budynku położonym w malowniczej, pełnej zieleni okolicy. Były też pożegnalne kolacje w Borowiance, przy dworcowej jadłodajni. Fryzjer miał tam wydzieloną bankietówkę, gdzie gościł sędziów, obserwatora, delegata, dziennikarzy i swych oddanych przyjaciół. Bywało około 20 osób. Jedli, pili, opowiadali dowcipy. Na stołach golonki, tatary, ryby. Swojskie jadło, ale przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Fryzjer wodził rej, rządził, decydował, sypał kawałami. Wie pan, takie bankiety były po to, żeby tych ludzi sobie kupić, żeby tych ludzi sobie zjednać. No jeżeli pan kogoś zaprasza, jeżeli pan kogoś gości, jeżeli ktoś panu załatwia dobry hotel, jeżeli czasami są dziewczyny, prawda? No to no pan mówi, no super gościu, no. Nie dość, że zaprosił, nie dość, że nakarmił, nie dość, że można było jeszcze, wie pan, się w nocy rozerwać, no to czemu ja mam nie sprzyjać? Kiedy przyjechałem wtedy do Amiki, sędziów i obserwatorów wtedy lokowano w takim zameczku w lesie urokliwym zresztą. Ja tam się zjawiłem późno w nocy i dostałem dość duży apartament, takim, że można tam rowerem było jeździć. Jeszcze nie zdążyłem zdjąć marynarki, kiedy było pukanie do drzwi. Pan fryzjer się zjawił jako gospodarz, taką ładną sekwencją. Panie prezesie, taka noc, taki pokój, a pan tutaj sam. Przecież wiadomo było, w czym rzecz. No, powiedziałem, że raczej preferuję o tej porze samotność i dziękuję za jego wizytę. Prawdopodobnie nie chcę uogólniać, czy to dotyczyło innych, no ale mogę domniemywać, że od tego się zaczynało. Jakaś bliski kontakt, jakieś intymne rzeczy, no a potem to już szło. Sędzia Andrzej Czyżniewski. Proszę przejrzeć gazety i wtedy okaże się, że są w Polsce stadiony, gdzie sędziowie zawsze prowadzą zawody rewelacyjnie. Nie schodzą poniżej ósemki. Sędzia Zbigniew Przesmycki. Na przykład we Wronkach. Nigdy tam nie sędziowałem. Można napisać tłustym drukiem. Dlaczego nie sędziowałem we Wronkach? To chyba nie przypadek. Przyjeżdżali z bagażnikami, wyjeżdżali ze sprzętem wtedy AGD. I to był taki początek korumpowania sędziów. Od trzeciej ligi ja zaczynałem, mieliśmy dosyć mocne składy, nam pomoc żadna nie była potrzebna, także graliśmy normalnie, żadna pomoc nie była potrzebna i zresztą nikt z piłkarzy na to nie czekał nawet, żeby ktoś nam pomagał. Może gdzieś tam już później coś było w ekstraklasie, bo można gdzieś poszukać tych na pewno tam jakichś machlojek czy czegoś tam. Na tradycyjnym balu piłkarza zorganizowanym przez Gazetę Poznańską zaprezentowali się najlepsi z najlepszych w futbolu wielkopolskim, a konkretnie stoją od lewej. Wojciech W., Amika Wronki, najlepszy trener. Ryszard F., Amika, najlepszy działacz. Ja widziałem kilka spotkań Amiki Wronki. Widziałem, jak Amika Wronki wchodziła do pierwszej ligi, bo akurat wchodziła ze Śląskiem Wrocław i kilka meczów. To były wielkie skandale. Uważam, że jeden z największych skandali w historii polskiego futbolu to jest wygranie przez Amikę Wronki Pucharu Polski w spotkaniu z Aluminium Konin. To był skandal niebywały. Prowadziliśmy 2-0 w tym meczu sprzed 11 lat. I raptem zrobiło się 2-2. No nie powiem, że sędziowo wtedy, bodajże pan i niezbyt przychylnymi swoimi decyzjami pomagał drużynie Amiki.
trochę była nieprzyjemna sytuacja, gdzie sędzia tak widocznie to robił, nie? Także, ale poza tym no, trudno było wyczuć, nie? Gdzie ta pomoc, w jaki dzień on pomagał, w który nie. A rozmawialiście z Nie było takiej potrzeby. Nie miał kontaktów jakichś tam, że ktoś krzywo na niego popatrzył. Zawsze, czy na obozach, czy innego, on miał kontakt z wszystkimi ludźmi dobry. Nie? Przyjeżdżał, rozmawiał. Cieszył się chyba takim jakimś zaufaniem, którzy nie wiedzieli, jak on tam działa. Nie? Żeby być pewnym siebie, no to jako jeden człowiek, no to ciężko mu było to wszystko zorganizować. On musiał mieć ludzi do pomocy, prawda? Musiał się rozwinąć, prawda? Tak jak w dobrym gospodarstwie, no, tak jak w dobrym przedsiębiorstwie, prawda? No. Do wykształcenia pan Ryszard jest fryzjerem. Prowadził owszem zakład. Tak podejrzewam, że nie był Rockefellerem, żeby mógł opłacać sędziów i tego, tylko musiał mieć wspólników, prawda? Co on tam robi? Sanika awansowała, no to tak dalej, przecież jeżeli tam jakiekolwiek pieniądze przechodziły, no to przecież nie jest w kieszeni pana Ryszarda, przecież protektorzy jakaś przecież to pan Ryszard nie dawał tych pieniędzy, no. No, dzisiaj tutaj, prawda, jakoś nie wiem, czy z tych wronek, że formuła się wyczerpała, czy chciał likwidować ślady, że ten klub wyniósł, no pan wtedy był pan rodzina, nie pamiętam, pan później tam, zanim pan tam był, pan ten, to też przez wronek, to był pan chyba w Łamice bardzo długo był, no i to wszystko się działo jakieś. Ten człowiek po prostu nas dzisiaj okradł, natomiast prezentował pierwszą ligę na przyszły sezon Wronkom. Ja swojego zdania nie zmienię, nawet jeżeli pan będzie mnie straszył sądem, bo mam go serdecznie w dupie po prostu. Głównie dlatego, że zasłużył dzisiejszym meczem wyłącznie na miano pomocnika fryzjera. I nie mam tu nic do dodania. Mam nadzieję, że na przyszły mecz prezentuję mu fartuch z takim właśnie napisem. Poszło głównie o ten faul. Zdaniem piłkarzy Polonii sędzia powinien w tym momencie odgwizdać rzut karny dla warszawskiego klubu. Jeszcze lepiej widać to w powtórce. Obrońca Amiki nieprawidłowo atakuje napastnika Polonii. Z tego ujęcia widać, jak blisko całego zdarzenia był sędzia Andrzej D. Amika mecz wygrała, co właściwie gwarantuje jej pozostanie w pierwszej lidze. Nie tak dawno, na kilka tygodni, odsunięto od prowadzenia spotkań piłkarskich krakowskiego sędziego Ryszarda. Oceniono, że podczas meczu Ruchu też z Amiką popełnił kilka kardynalnych błędów. Nie jeździli przypadkowi sędziowie na ważne mecze. To jeździli sędziowie, których nominował do takiego wyjazdu fryzjer. Zarówno sędziowie, jak i obserwatorzy. I to była sprawa tyle jawna, że wszyscy o tym wiedzieli. I nikt się z tym nie krył. Wiemy, że jak przyszedł Paweł Janas, chyba Stefan Majewski z grupą ludzi, no nie chcieli współpracować z Ryszardem. Prawda jest chyba taka bardziej prozaiczna. Właściciele Amiki Wronki w pewnym momencie zrozumieli, że oni weszli w biznes futbolowy po to, żeby logo, nazwa firmy Amika pojawiała się jak najczęściej, ale pojawiała się w dobrym, pozytywnym kontekście. A w pewnym momencie o Amice pisano tylko i wyłącznie na zasadzie aferalnej, że Amika wygrała dzięki pomocy sędziom, że kolejny skandal. Czyli słowo Amika zaczęło się w pewnym momencie źle kojarzyć. Myślę, że szefowie firmy doszli do wniosku, że Ryszard F. jest już im niepotrzebny, bo tylko wpływa negatywnie na wizerunek firmy. Ale on, pomimo że został wyrzucony, to swoje macki miał i działa dalej, nie? W 2000 roku następowały reorganizacje w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tworzyły się związki wojewódzkie. I w tym również jako delegat Pilskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard wszedł w skład tego zarządu. Nie był zbyt aktywnym działaczem na
na szczeblu po prostu wojewódzkim, ale regularnie uczestniczył w posiedzeniach zarządu. Raczej był człowiekiem taki, który trochę dowcipkował, pogodnie nastawiony do funkcjonowania i działalności związku. Tak, tutaj można powiedzieć, że pan Ryszard jako dobry w tym